Zakończył się mój turniej w Lublinie i to chyba najzabawniejsza partia, jaką rozegrałem. Poszło tutaj skoczek F3. Muszę Wam powiedzieć, że nie lubię na Bartosza grać E4, bo on katuje to swoje F5 i mimo że to F5 nie jest jakieś turbo mocne, to naprawdę na blicu bardzo ciężko jest się tutaj bronić prawidłowo białymi na skrzydle królewskim, także już nauczony doświadczeniem, nie chcę mu się pakować w te warianty. No, i stwierdziłem, że zagram sobie Skoczek 3 No, i zobaczymy, co będzie. On odpowiedział D5. No, to zagrałem C4. Poszło C6. No, i tutaj stwierdziłem, że już jestem w domu. No, bo zagrałem sobie D4. Mam tutaj obronę słowiańską. Coś, co e, lubię grać. Coś, co znam. E, no, a wydaje mi się, że Bartosz raczej przeciwko D4 to jakieś tam wygibasy e, w stylu e, tango skoczków gra i tego typu rzeczy. Nie widziałem, żeby Słowiana. Jakoś często grywał. No i tutaj zagrał E6, i tutaj E3 jest takim spokojnym podejściem. Pogoniec G5, są różne chore jazdy. No to ja stwierdziłem, a zbije sobie tutaj na D5. No i tutaj Bartosz już się zawahał, no bo można pójść na taką dosyć symetryczną strukturę pionową, ale wtedy Czarny ma pewien mały problem, czyli ten goniec z C8, który jest tutaj totalnie zblokowany, no i w najbliższym, najbliższym czasie to ten goniec nigdzie nie wylezie. Więc raczej nie jest to dobra wersja wymiennej Słowianki. W związku z tym Czarny tutaj odbił pionem E, no i tutaj Mam już gambit hetmański, który też bardzo lubię grać. No, i tutaj na spokojnie rozwinąłem się, czyli H3, żeby oczywiście była furtka dla gońca. Tutaj w ogóle warto pamiętać o takich sztuczkach, ponieważ ten goniec jest bardzo silny. Zauważcie, że tutaj po tych czarnych polach i na króla może atakować, i na skrzydle hetmańskim, więc często czarny chce się go pozbyć. I czasami, nie zawsze, ale czasami działa taka zabawna sztuczka, jak skoczek bije D5, C bije D5 i goniec C7 ze złapaniem tego hetmana. Natomiast w tym konkretnym przypadku, no to to nie działa, bo jest tutaj szach. Ale czasami, jeżeli biały już ma zrobioną roszadę, no to można taką taktykę e, przysolić przeciwnikowi. E, wiele partii dzięki temu wygrałem, także warto zapamiętać. No i w partii roszadka, więc ja H3, żeby była furtka dla króla, też miejscówka dla gońca. E, przeciwnik wieża E8, no to goniec D3, skoczek F8, ja tutaj roszada, skoczek E6, e, goniec H2. No i tutaj już widziałem, że. Oponent nie bardzo miał wenę, co tutaj robić dalej, a mój plan jest łopatologicznie prosty. Czyli, chciałbym zagrać skoczek E5. Chciałbym walnąć f4, g4, h4, g5, no i krótko mówiąc zajechać tutaj pionami na skrzydle królewskim. No i plan wydaje się taki to, to, turbo śmieszny wręcz, ale naprawdę czarnymi ciężko jest się tutaj bronić. Trzeba być bardzo szybkim albo z b5, b4, albo z c5. No czarny musi szukać jakąś kontrę z drugiej strony szachownicy, no bo inaczej to naprawdę na królewskim będzie miernie tym bardziej w blicu, gdzie tego czasu do namysłu no, nie ma zbyt wiele i naprawdę ciężko wtedy z defensywą. No i tutaj w partii mamy skoczek G5. E, no ten skoczek nie do końca wiem, do czego się ma przydać. Prawdopodobnie założenie było takie, że po wymianie pion odbija i później G4 z atakiem, no ale ja to olałem. E, zagrałem po prostu skoczek E5, aktywizacja, goniec D6 no i tutaj stwierdziłem, że e, jadę z F4. No i powiem wam, że po ruchu dopiero się zorientowałem, że w sumie tutaj skoczek e4 może być złośliwe, no ale moje założenie na blicu było takie, żeby za dużo nie myśleć, bo mam tendencję do przewalania na czas, tylko żeby zaufać intuicji, nie? No i zadziałał do pewnego momentu. Więc przeciwnik zdecydował się ewakuować na e6. Skoczek e4 byłoby tutaj fajnym zagraniem. Ja pierwotnie sobie założyłem, że po prostu bije na E4, pion bije 4, koniec bije 4. No i że tutaj jest fajnie. No ale kurczę, no nie tak do końca jest fajnie, bo no taka pozycja. F6 wisi w powietrzu, potencjał zadymiarski jest spory, no komputer daje 0,0, ale wydaje mi się, że to jednak biały tutaj więcej ryzykuje, bo po prostu mało tych figur do atakowania zostało, tak jakby się zastanowić. No dobra, więc to F4, no chyba przedwczesne po prostu. No może po prostu przez F3 powinienem zagrać właściwie i ustawić się tutaj wieża D1 żeby piona d4 zabezpieczyć i później może e4, żeby zająć centrum, czyli takie bardziej klasyczne podejście. No ale ułożyłem sobie w głowie plan f4, no i tutaj lecimy z realizacją tego planu. W partii skoczek e6, ja uznałem, że wieża przyda się tutaj do akcji. W związku z tym wrzuciłem sobie wieżę na e1. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że Stockfish w analizie zasugerował, zasugerował mi bardzo fajny ruch, bardzo logiczny ruch. No bo faktycznie zabezpieczenie tego skoczka na e5 jest bardzo ważne. Ten skoczek na e5 jest superową figurą, no ale ten pionzec w4 jednak zablokował gońca. Więc ten goniec na h2 jest taki mało robotny, prawda? Więc prosty ruch, goniec G3, goniec H4. I jak tego gońca przestawię na tę przekątną, no to już będzie całkowicie inna dyskusja. Ten goniec będzie utrudniał przeciwnikowi życie, a nawet w najgorszym wypadku to po prostu zbiję na F6 i pozbędę się figury, która jest taka sobie. No ale ja w partii wieża AE1, przeciwnik no, powinien tutaj kontrować jak najszybciej, ale poszło z D7 i znowu powinienem ten manewr uskuteczniać, no ale miałem zapladowany ten marsz pionami, no więc poleciałem sobie tutaj G4 na co Bartosz odpowiedział skoczek F8, cały czas to C5 powinno być grane. Tutaj naprawdę bez tego C5 czarny nie będzie miał żadnej kontry. Trzeba zagrać C5 i albo zbić na D4, albo później polecieć tutaj pionami dalej. W partii skoczek F8, no to ja hetman G2. Już tutaj się szykuje, żeby lecieć dalej. Goniec C7. No i tutaj Łańska fantazja mnie troszeczkę poniosła, bo stwierdziłem, że ofiara pionka będzie dobra a się okazała idiotyczna i zagrałem H4 <grych> i H4 jest po prostu bardzo, bardzo niedobrym ruchem należało tutaj zagrać G5 od razu ja sobie jakoś ubzdurałem że przyda mi się ten pion na H4 żeby po wymianie odbić pionem z linii H żeby później po linii H atakować no bo tutaj wiecie, mam tego gońca przygotowanego zejdę sobie królem wieża H1 wyglądało to fajnie ale po prostu G5 jest znacznie szybsze nie daje przeciwnikowi czasu, żeby się przygotował do defensywy. I to było bardzo istotne, żeby to G5 walnąć od razu. A tutaj zauważcie, że też mam minutę do przodu. No a ja w partii H4. No i tutaj uznałem, że po wybiciu, co poszło w partii, Pion odbija skoczek G4. No to wydawało mi się, że tutaj mam super, że wieża F4, tutaj się zdwoje, skoczka przerzucę do akcji, ta linia G otwarta, linia F otwarta i sobie tutaj atakuje, nie? Po, po tych liniach. Okazuje się jednak, że ta blokada na G4, G4 jest znacznie mocniejsza niż mi się wydawało, i właściwie. Rekompensata jest, ale takie, taka powiedzmy za pół tego pionka. Pełnej rekompensaty to ja tutaj nie mam. I w sumie fajnym planem byłoby goniec B1, żeby później hetman C2, czyli klasyczna maczuga. Natomiast ja uznałem, że dobrze będzie się pozbyć tego gońca, żeby skoczek nie miał aż tak stabilnej pozycji. Więc zagrałem goniec F5, wymiana, odbicie G6, wieża, ewakuacja. Hetman D7, no to wieża F1. Bartosz już tutaj poniżej 50 sekund zjechał, no ale broni się tutaj solidnie. No i w tym momencie zrozumiałem, że ten goniec na G3. No nie jest to zbyt robotna figura, prawda? Ale te czarne pola są tutaj dosyć słabe. No i uznałem, że wobec tego goniec F4. No i tutaj wkroczymy do akcji i wreszcie ten goniec do czegoś się przyda. Przeciwnik skocze K6. No, to ja tutaj goniec G5, wybicie, odbicie. I tutaj cały czas wydaje mi się, że zbyt pasywne podejście Iksententencjona na drugim skrzydle, to znaczy cały czas tego C5 tutaj brakuje. Tak mi się wydaje. No, a w partii wieża F8. No, chociaż z drugiej strony trzeba powiedzieć, że naprawdę solidnie się tutaj obronił. No i też nie bardzo miałem Wenę, jak przełamywać tę defensywę. No bo punkt F7 to jest tutaj zabunkrowany totalnie, e, po linii G nic nie zrobię, no i tak sobie stoimy. No to uznałem, dobra, e, no chociaż tutaj tego skoczka wrzucę do akcji, no bo nie ma co robić. W partii wreszcie to C5 nastąpiło, no i teraz uznałem, dobra, skoro on to C5 zagrał, no to 5D5 się osłabił. No, to wróciłem sobie skoczkiem na C3. No bo, skoro jest tutaj słabość, no to uznałem, że warto atakować. No i Bartek powinien właściwie Hetman D8, wieża D7, presja na pionkę G5. No i właściwie za kilka ruchów musiałbym się poddać. No, ale w partii B5, wiecie, zrobiło się nerwowo. No to ja przyczajony Tygrys w wieża G3, że niby tutaj jakąś ofiarę będę szykował. No, ale tak naprawdę chciałem zabrać pionka na D5. No, i się udało. I zdobyłem tego pionka D5, no i pozycja teraz jest z dużą przewagą białego. E, oczywiście, zamiast tego B4, no to należało grać wieża D8, żeby ten punkt D5 zabezpieczyć. E, no ale w partii B4, no to ja zbiłem i wieża E6, i tutaj. Za cholerę się nie mogłem doliczyć. No, a wiecie, już nerwowo było, bo od te, tego czasu naprawdę niewiele. No, za cholerę się nie mogłem doliczyć, czy wieża BG4 wygrywa, czy skoczek F6 tutaj wygrywa, czy może wieża F6 tutaj wygrywa, bo widać, że jest potencjał w tym ataku na Czarnego Króla, no tylko trzeba znaleźć jakieś przełamanie. No i tak zacząłem liczyć. No, wieża BG4, HBG4, wjazd tutaj na F6. No i tak nie byłem przekonany, czy po prostu zdążę wlepić tego mata po biciu, no i tam biciu na d4. No bo jednak tutaj mój król, no też jest mocno osłabiony, nie? No ale tak, to, to, jest, to jest po prostu wygrana pozycja, także wieża bije g4, tutaj kończyło natychmiastowo. Natomiast jeżeli chodzi o wieża F6, to chyba w ogóle tego nawet nie policzyłem, no ale finalnie, bo się zamotałem. Ale problem jest taki, że no czarny może to zignorować. Po prostu nie trzeba tej wieży bić, także luzi karbuzik. No a ja zagrałem skoczek F6, co jest ok, ale nie jest tutaj najlepszym ruchem. No, i w partii bardzo tutaj zbił wieżą. Ja po prostu, jak totalny tłumok, policzyłem tylko ten ruch. No i stwierdziłem, dobra, bije tutaj, C bije D4, wieża bije G6. No i koniec partii, tak? No bo bicie, bicie, król musi odejść, szach, król musi się wrócić, cyk. No i tutaj nie ma jak się przestawić do defensywy. No i też ten król nie ucieknie, bo bicie na H5. I przyznaję się tutaj. Jak on mi zbił na F6, to, to był pierwszy moment, kiedy pomyślałem o tym, że wieża może zbić wcześniej totalnie ani przez pół sekundy o tym nie pomyślałem. No dobra, więc ja zbiłem i pozycja jest wygrana. CB4, tylko tutaj. Tak odwaliłem, że to jest po prostu dramat. Należało zbić na G4, jeżeli Pion odbija. Nie, nieuchronny mat na G7. Jeżeli natomiast Hetman tutaj odbija, to ja biję i cyk. I zasuwam sobie pionkiem jak szef, no i też wygrana pozycja. No a ja, nie wiem, jakiś e, lag mózgu, e, no i zbiłem na d4 z automatu, no co jest skrajnie idiotyczne, no bo tracę po prostu wszystkie te pionki. No i w party bicie na d4, król h1, bicie na e5, no ja tutaj. W akcie desperacji zbiłem, no ale to jest oczywiście e, totalnie, totalnie przegrana pozycja. E, no tutaj w ogóle e, był mat, no bo jak odejdę, to mat na G2. Jeżeli Hetman E4, no to tutaj mat na H2. E, oj kurcz. E, a jeżeli wieża E4, to w ogóle wieża E2 taki chamski ruch. I później Hetman D1. E, także Hetman D5 tutaj wygrywało natychmiastowo. E, Xen Tentacion zagrał wieża H2. E, I tutaj, e, co zabawne, miałem taki ruch. I po biciu, bicie Hetmana. I okazuje się, że tutaj jeszcze żyje o dziwo. No, ale ja zbiłem tutaj, no i tutaj już nie żyję, no bo pionkówka z pionem mniej, no to totalnie przegrana, no bo nie zdążę tego pionka zatrzymać, a czarny sobie tutaj zasuwa po te pionki, także krótko mówiąc, pozamiatane. No i tutaj zostałem finalnie rozłożony, także no. Ciekawa partia, naprawdę bardzo ciekawa partia. Były tutaj wzloty i upadki. Właściwie ciekawe batalie debiutowe zaczęły się już na samym starcie i debiutowo tym razem się dobrze wstrzeliłem. Pozycja była fajna, no ale niestety jak się podstawia takie elementarne rzeczy, no to się przegrywa. No i oczywiście całość tego turnieju, czyli Mistrzostwa Czeską-Polska, były komentowane na kanale czeskom Polska też flainka tą czas open był komentowany tutaj więc jeżeli ktoś z was nie widział to możecie sobie obejrzeć po czasie, chociaż też najciekawsze partie powybieram, no i tutaj dla was przeanalizuję. Uważam, że turniej naprawdę super się udał. Jeszcze na spokojnie sobie usiądę, zrobię jakieś grubsze podsumowanie. No bo dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jestem totalnie porobiony, bo przygotowanie takiego eventu dla 300 osób, no to naprawdę jest niemałe wyzwanie. I w opisie do tego nagrania też w podwieszonym komentarzu znajdziecie linki do Sponsorów tego turnieju macie tam zniżkę w sklepie szachowym 10% z kodem Dawid szachuje zniżkę na Flying Catom z kodem Dawid szachuje też macie także warto sobie odpalić zobaczyć co i jak no i też na którymś streamie op opowiem wam co się działo także kto nie był niech żałuje